Wiecie co? Dziś się zastanawiam, czy ze mną wszystko jest w porządku, ponieważ wstałem o godzinie, o której zazwyczaj kładę się spać, czyli gdzieś około 4:40. No i jedziemy na taki mały, jak dla nas, ciekawy urbex. Może podzielacie naszą pasję i zechcecie go obejrzeć, skomentować, coś tu pisać. No zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry urbex na obecnie panujące upały. Dawajcie, jedziemy po Marka. No to zobaczymy, czy Marek już czeka, chociaż on zawsze z kwadrans wcześniej chłopak czeka. Jest na przystanku. Siemka. Od razu od vloga, stary ujęcie. Benz. No jestem. Czy dobra mam łatwo? Bo tak mi się wydaje. Zobaczymy. Stary vloga. Urbex poziom hard very very much. Dobrze zauważyłem, że jest otwarte, ale to znaczy, że ktoś jest. No jest koleś. Co? No nie żartuj. To jest Fiat jakiś? Bez kwity nawet jest dół. Skrzynia. Skrzynia. Do wszystkie. Tylko głowicy. Trzy cylindry? Nie, cztery. Cztery. A wydech. Aha, bo tu jest, nie widziałem, dobra. Nawet jeszcze rozrób, jakaś... jeszcze napisy widzę. Gdyby to była multipla, to bym się nie zdziwił, no bo ktoś zostawił i uciekł. O matko, jaki to ma wydech. Przez rurka kanalizacyjna. Zobacz na to. Może jestem nie dzisiejszy, ale. Po prostu stary mniejsza rurka niż błongo. No fajnie, że ten zoom jest tak pod ręką. Można. A jak twoje daje? Nie słabo. O kurwa. Zostaw ją na wszelki wypadek. Nie, może bo to jest słabo. Ja mam jeszcze dużo, jak chcesz. Tylko lepiej po kolei wyczerpać baterię. No, nie. Także browar wybudowany w latach 1850 gdzieś w którymś roku. Tu są beczki, chyba już leżały, zaczyna się, tak? Wiem, że tutaj jest historia o zaginionym skarbie, zobacz, i ludzie się przekuwali i szukali jakichś rzeczy. A tu masz robione, z tego co wiem, takie przerwy w budynkach, bo to miało działać jak termos, nie wiem czy wiesz, żeby utrzymać niższą temperaturę. Miały być takie po prostu puste przestrzenie. Zobacz, wentylacja nad nami jest. Widzisz? Później tam, jak to zlikwidowali chyba w 97-98 roku. O Boże, tu jest cały czas tak nisko. Dla mnie dobrze. A ja prawie na czworaka. To wiem, że tutaj wszystko wywozili, złomiarze i tak dalej. Tak, jest zimno, para z ust ci leci. Ale jak na taką pogodę, jak teraz mamy, jest przyjemnie naprawdę. Przyjemny chłód. W ogóle, że się jakaś zapiekiona część, że nurkują. Tak, tak, ja widziałem, tutaj nurkowali ludzie. O, tutaj echo jest. Czekaj, chodź zacząć, co tu jest. Część, w ogóle tu jest bardzo krystalicznie czysta woda, gdzie jest pozyskiwane źródło. Bo oni mieli swoje źródło do produkcji piwa. I podobnież tu jest dziś skarb też jakiś ukryty. Ale to wiesz, że często są takie legendy, że są skarby. Jeszcze w 95 roku widziałem, jak to funkcjonowało, jak tutaj jakieś ciężarówki przyjeżdżały. Na ten moment, 2 lata później, zostało to wszystko zamknięte. No i niestety, browar nie wytrzymał naszej zachodniej konkurencji. Tu jest jakiś fajny przesmyk. Zaraz chyba tam pójdziemy, ale jeszcze zobaczymy, co tu jest. Nie wiem, czy też wiesz, ale zwróć uwagę, w czym my jesteśmy. To było drążone w skale, w górę Ślężą, aż szły te miejsca. Tu są momentami 20-metrowe grubościowo TT. O, nie mów mi, że po tym tam się wchodzi. Nie, to jest plastikowe, ty. No,
To jest jakaś pufa. Ja myślę, że to jest betonowe. To jeszcze by tak tutaj kroka zrobił, tu by zrobił zaś kroka w tym miejscu. A to jest plastik. To się nie na naszą wagę chyba. Zdaj się zeskoczyć. Nie, stary, ja wiem jak tam można wejść. Z kokotyczce. I tu jest. Podobnież nietoperze są, więc żeby się nie wystraszyć, warto mieć to na uwadze. To jest to samo wejście, zobacz. O, Biedronka. Tak. Powiem ci, że to jest bardzo ładnie wykonane ogólnie. Zwróć uwagę na sklepienia. Tutaj światło było. Niektórzy jeżdżą na świeżo, a niektórzy pod świeżo. Tak, dokładnie. My wybraliśmy wersję drugą. Ciekawszą. Naszym zdaniem przynajmniej. Ciekawszą. Z tego czasu, jak byłem parę lat temu, to normalnie można było znaleźć butelki czy nalewki na piwo, nie? No właśnie, ludzie pisali, że teraz to jest skarb taki. O, tutaj chłodem zadziała. Patrz, jak to fajnie wygląda w skale drążone. Coś, wiesz, ludzie pomijają takie rzeczy, ale tak naprawdę oglądając nawet same ściany, zauważ, że to są ciekawe rzeczy, że idziesz w czymś, co jest wydrążone w wielkiej... O, fucking shit. No to poszli. To co, trzeba się przebijać. Kurę kilo w plecach mam. I co, też ktoś robił chyba odwiert, szukał tego całego, no nie wiem, złota, skarbu. Tak jakby ktoś szukał jakichś pustych przestrzeni, jakichś pustych tuneli. Zobacz, odwierty były robione normalnie. Normalne no, odwierty. Ktoś tu zniosłem sprzętem, wie. Tak. Ciekawe tylko jest, ale nie przewiecili się. Nie. Ciekawe jest... Widzę, skała pewnie dalej szła. Chociaż czekaj, bo tutaj wygląda faktycznie jakby było... Zobacz, jest łuk. Tak jakby tam miało gdzieś coś iść dalej. No, więc coś musiało być. A się nie przewiecili. Wiesz, jak jakieś piwnice są, nawet jeżeli faktycznie miałby być, bo Niemcy jak uciekali, to zostawili trochę skarbów. O, widzisz, jak robili chłopaki, to i popili coś sobie. Wiesz, takie skarby nie będzie łatwo znaleźć, bo to wystarczy wysadzić tunel i on na lata już jest zapomniany. Georadary też nie zawsze sobie poradzą. Ten kompleks nie odkopują. No, dokładnie tak jak mówisz. Gdzie tam były podejrzenia w stylu, że tam wiesz, ten złoty pociąg... Tak. A mają być, odnośnie złotego pociągu, mają być wznowione chyba za 2 miesiące poszukiwania na tym, nie wiem, już nie pamiętam numeru, 161 kilometrze czy coś takiego. Gdzie to jest raczej bez sensu, ale wtedy podobnież robili zbyt płytkie odwierty, a teraz mają chyba do 8 metrów nawet zrobić. Wtedy chyba mi się wydaje, że do 4. No mogę się mylić, ale coś takiego kojarzę, taki fakt. A tutaj echo jest potężne. I teraz zobaczmy. I teraz zobaczcie, tutaj Marek świeci latarką swoją, Duracellem. Tak to widzicie. Teraz kreator poświeci swoją lajonówką z zoomem. Wygląda to już trochę lepiej. Nie topesz, tak? No, coś tam przeleciało. A teraz załączymy tą, co robiliśmy na live. Uwaga. No, robi robotę. To jest latarka, którą robiliśmy na live. Widzieliście, jak ją zrobić. Jak widać, no co, jak w pokoju. Można też ognisko tylko spać. Tak. I co, nie topesz to był, czy nie? Jasem, netoperek. No, to na razie wyłączę, bo się oczy przyzwyczają, że jest jasno. To na pół gwizdka załączę. Co ktoś miał na myśli? Sudoku. No tak. Z kitu. Faktycznie nie zauważyłem, że są podzielone. No tak. Czyli tego rodzaju klimaty, że sudoku ktoś gra. Okej. Okay. Ciekawe kto sobie myśl, jak sobie ktoś myślał. Słuchaj, co robisz dzisiaj po południu? Nic. Pójdziemy na stary browar pograć w sudoku? A tutaj tą dużą zapalę, to będzie fajnie wyglądało. Kurde, ona robi robotę, stary. No to nawet tam jak się świecisz, to zobacz. Masz półmrok, a tutaj zapalasz, masz jasno po prostu. Pamiętam jak to byłem ostatnio, tam to wejście co Fiat stoi, było zagracone jakąś wapę trzymaną, żebyśmy
A to nie był azbest? Nie był jakiś azbest? Nie wiem, zobaczymy bardziej fajne szkoły, no to azbest. Takim No i tutaj stały właśnie kadzie, tudzież beczki z piwem. Tak, z tamtych czasów tyskie. W 97 roku, z tego co wiem, właśnie jak to zamykali, sprzedali resztę tych rzeczy, które tutaj były, browarowi Piast z Wrocławia. A w najlepszych czasach świetności produkowali do 100 hektolitrów piwa. Na czworaka trzeba gdzieś łazić. Nie wiem, nie wiem, ale fajnie widać tą... To idzie piwnica w dół, ty. Jak idzie w dół, to trzeba wejść. Dobra, idę. Idzie jakiś podkop. A tu jest woda, ty. Ty, to jest woda. To jest woda, ty tam nie wchodź. Ja nie widziałem, ty. Kurde, stary. To by było grubo, jakbyś tam przeszedł. Ty, nie widziałem, bo ta latarka nie odbijała, wiesz, nic, stary. Pokaż, no u ciebie to tak nie wygląda. Widzisz, normalnie dziura, nie? Tak. Ale płaka czysta. Tak, tu właśnie nurkowali są. O, jak to głęboko idzie. Nie widziałem, to bardzo fajnie pod wodą wygląda. Nurkowie, jakby nie patrz, jak woda pięknie stoi. Aha. No ale byś się wpakował, stary. Bo z tą latarką to powiem ci, było wesoło. Czyli robimy jeszcze jedną taką, jak ja mam. No byłoby wesołe, byś tu się. Dobrze, że razem za tobą. Pływać umie całkiem dobrze. A masz ciuchy na zmianę? Nie, to nie śmiałem. Co tu jest? Jakiś napis. Czekaj, ty poświęcie, no mocno świecę chyba. Swastyka. To swastyka jest? No, tak wygląda. Faktycznie, swastyka i... Aztek. Ja widzę tylko ty i e. A faktycznie, a z ty e. To ma jeszcze? Też ma dziwne banie. Powiem ci, że ja bym ci się popływał, tak jest dopełniony. Tak. Pięknie to jest w tych skałach drążone. Coś wspaniałego, naprawdę. Szkoda, że takie obiekty u nas niszczają, stary. Tutaj zobaczcie, widać, jak to budowane było. Ale czemu? Tu jest właśnie chyba ten termos też, o którym mówiłem, te ściany takie podwójne. Wiesz, mi się zdaje, że jeżeli nawet ktoś to znajdzie, to ty się o tym nie dowiesz. Nikt ci o tym nie dowie. Oprócz tych ludzi, którzy to znajdą. Myślę, że dużo takich miejsc już miało miejsce, takich znalezisk. Także kolejne kadzie tutaj stały. To musiało niesamowicie wyglądać. Ale tam już wyjście mamy. Także źle idzie. Musiało to niesamowicie wyglądać, jak to było działające. Musimy być cicho, bo tam ktoś zaraz nie pogonił przy wyjściu. No, a co się drzeć? Tak, jedno z wyjść. Tak, bo tam się nie ma po co pchać. Dziwi mnie, dlaczego w pewnych momentach zauważ, nagle się pojawiają kafelki. Lita skała, cegła, momentami kafelki. I to nie jest tak, że tam gdzie kadzie to kafelki, bo tam na przykład były kadzie, kafelek nie było. Mi się zdaje, Maruś. Ktoś tu się napracował. Chociaż, wiesz co? Nie wiem, czy to jest rozkopane jako rozkopane, to zauważ, że te cegły są niezniszczone po bokach. Wygląda, jakby ściana była zamurowana. Znaczy była zamurowana, ale właśnie tu było jakieś przejście fabryczne. Nie wiem, jak to nazwać, konstrukcyjnie. Było, że jakaś wentylacja była. No a po co ktoś tu zamurowywał? Tu na razie ciągną kolejne jakieś takie sprawdzanie tego wszystkiego. Wiesz co, to wygląda? I po prostu dobudowali ściany, żeby ładnie to wyglądało. A tutaj po prostu skała była wydrążona wcześniej. Może widzisz, to wszystko idzie tak jakby w skalę. O, nie, to też kolejny poleciał. Wiesz co? Tu widzę, zauważ po tym, że tu chyba każde wolne miejsce starali się wykorzystać na jakieś beczki. Ale co mnie smuci, koniec drogi mamy.
Ty chyba 6 i 7 do sejfu. Czekaj, czy tu jest jakiś ten? Ekspedycja jest jakiś upeksywiczny. Tylko to jest na czołganie chyba robota. Kabel jest przeciągnięty. Nie wiem, czy naszą panią by to wytrzymało. Tam widać w ogóle. To na pewno tam jest dużo nietoperzy, bo lata jeden za drugim. A nie jestem pewien, że nie ma końca. Czekaj, staram się na to wejść. Nie wiem, czy dobrze widzę, tam jest chyba koniec tego. Ale grubo ktoś to rozwiercał wszystko, zobacz. Jestem ciekaw, czy nie znaleźli faktycznie czegoś. Odnośnie tych browarów, to jedno burcha, trzy rodzaje piwa tutaj ważone, z czego jedno było dolnej fermentacji piwo. A dwa pozostałe, no to klasyczne lagery, także raczej nie mogło to urywać kupy. Pewnie nie urywało, dlatego zamknęli to. Tak, to byliśmy. Tylko jakby z tyłu żóweczka miała być. A, jeszcze coś mamy. No to poszli. O tej wacie mówiłeś? O tej wacie mówiłeś? Tak, bo całe to było. Nietoperek. Jasem, netoperek. Nie świecę po niej, niech ucieka. Całe w tej wacie było. Matko Boska, wplączy mi się we włosy. Stary, tutaj ktoś naprawdę włożył kupę roboty. Sądziłem, że byłoby mi przykro, by czegoś tu nie znalazł w końcu. Chyba najważniejsze miejsce to nasze toaleta. O to czekaj, teraz skorzystam. Ty się śmiejesz stale, ty. Ty, ale powiem ci, że takie rzeczy mnie intrygują, bo zobacz, wchodzisz do sracza, to jest teoretycznie zamknięte, a za sracza masz stary tunel. Przejście byś musiał uciekać. No trzeba by tam wejść było. No dobra, wchodzimy. To nie wygląda aż tam źle, jeżeli chodzi o... Wieści mi się plecak? Tak. Nie wiem, czy dobrze, że ja lustrzankę na górę sedałem. Wytłumacz mi, po co był takie coś przy slaczu? Czekaj. Czy to nie są butelki po starym browarze? Ale nie etykietowane. Przecież etykiety znalazłem kiedyś, ale na górze. A mi się wydaje, czy to nie są pół litrówki? Są takie smukłe bardzo. Pół litrówki? Czy mniejsze? 3 wygląda. No właśnie mówię, czy to nie są mniejsze? Są smukłe bardzo, prawda? Mhm. O, ale bym przy głowę sobie uderzył się. Tak. No tam jest kawałek. Tu jakiś, co to był? To nie była jakaś kotłownia? Chociaż nie, no bez sensu kotłownia by była chyba. Ale dziwnie się czuję, jak to echo uciekło. Maruś! Jo, ale wiesz co? Co mówisz? Wiesz co? To jest budynek. No, już będziemy chyba na górę szli zaraz. Czyli tutaj gdzieś widzimy też na budynku. Tędy? Tak, tak mi się wydaje. Czy możemy pójść po prostu górą i tam wejść z drugiej strony? No raczej tak mi się wydaje, że tak zrobimy. No później będzie jak coś, to ciężko tędy wejść z drugiej strony. Coś. No dobra, to z drugiej strony tam pójdziemy teoretycznie. Tutaj mamy tą część, tak jak mówiliśmy, że na czyściocha można przejść, a nie trzeba było się spinać. O, ten tędyk zaglądaliśmy tutaj. Ty! To jest ciekawe, tu woda płynie. Płynie, zaznaczam, nie stoi. No. Płynie woda. Widać ewidentnie ruch. Czysta, nie? Krystalicznie, tu jest krystalicznie czysta woda, gdzieś źródło oni kopali i on chyba kilometr dalej gdzieś w ogóle wychodzi. Z tego co wiem, miejscowi, nie wiem czy jeszcze to robią, ale swojego czasu czerpali stąd po prostu wodę. Chodzili sobie wiaderkami, brali wodę, to jest podobnie, że bardzo dobre ujęcie. Ale tu jest to bardzo dobre ujęcie.
do blokowania. Dobra, zobaczmy, czy to jest. Cześć, tu może być jakiś szyb, windy, tylko żeby znowu nie odbijał ataka, ale tu jest woda. No i tu nurkowali. Nie, tu można zerwać. Tak, jak tu. A nie, tu jest woda, masz rację. Poczekaj, aha, dobra, to tędy mogę chodzić. Zajrzyjmy. Tu jest jakaś lina. Tam można nurkować. Tutaj chłopaki coś sobie zostawili, chyba sznurek, żeby wrócić po nim, wiesz? Mm-hmm. Żeby się nie pogubić, bo to nie ma żartów pod wodą, jak ci się skończy trimix, jak ci się skończy tlen. Ale woda jest krystaliczna, zobacz, tu jest wizura, nie wiem, 2 metry, to jest szkło, tam film nie widać. A i tak poziom jest widać mniejszy. Czy wiesz, nie mając ciuchu, a w ogóle zobacz, jakie to jest temperatury woda. Powiem ci. Wiesz co? Tak jak termoklima przy nurkowaniu. Klasyka. W piance nie ma problemu. O kurde. Obydwoje żeśmy wpadli w wodę. A dzisiaj stwierdziliśmy, że jest gorąc, to idziemy w adidaskach. Znaczy no jak w jakichś trekkingach. Marek też coś takiego chyba masz? Czy co ty masz? O, nie, ty masz zwykłe adidasy. A tu latarki mamy wyłączyć już. Ojejku, tu mi się nie podoba. Tu jest ciepło. Tam było przyjemnie zimno. Patrz, i czemu miały służyć takie, nie wiem, jak to nawet nazwać. Tak jakby miał być tunel, a nagle jest zamurowane. Nie wiem. Nie wiem, pewnie przez 2 lata działało, że to było jakieś tłumowe, które było modernizowane w jakiś sposób. Tu jest. Część zamurowywali, bo im nie było potrzeba. Kurde, ale tu ciepło. Tak, i za tą ścianą ja przed chwilą zaglądałem. O, tu jakaś dziura jest większa. To jest jakby wywiecznik, coś od tamtych, gdzie na dole tam chodziliśmy, wiesz? Ciekawe mnie, do czego ten wąski tunel prowadzi, gdzie zmieszcza się, zmieszcza się. O! No, takie dziury mi się podobają. Ale dla klaustrofobów. Nie dla klaustrofobów, dokładnie. No stary, to jest ciekawe. Co tam jest? Znaczy, no znowu, w sensie takie przekopy i tam jest zejście tak jakby do piwnic, ale tej ściany kiedyś jak nie było, wydaje mi się, że tam po prostu można było wchodzić. Były przejścia, które zostały pozamurowywane. Tylko faktycznie nie widzę celu w takim czymś. Nasza klaustrofobia się już tutaj kończy, bo mamy ścianę. Także... Curik? O, obudzicie mi, już ciężej jest. Ze mną nie zgrzewa, bo wiesz, że jest to się. Ale czemu to służyło? Czy na tym beczki stały? Nie sądzę. Nie ta temperatura? Co to jest? Ubranie jakieś to jest głupie. Niezła impreza. Ale zobacz, nawet tutaj się ktoś starał przy budowie, to nie jest po prostu wybudowane z wielkiej płyty na Hama czy coś. Zresztą wtedy nie było technologii wielkiej płyty. Ale zauważ, jakie te sklepienia w ogóle są ładnie porobione. To jest naprawdę kawałek fajnej architektury zrobiony. Co tutaj było? Czy tu już leżakowali już? Nie no, w kadziach leżakujesz. Nie mam pojęcia, co tam robić. Jest gorąco. W akcie desperacji dałoby się tam wejść na górę. Ale czy jest sens, aż tak? Podejrzewam, że trzeba przejść po długości i się znajdą drugie, bo to się ciągnie, to... Tak, pokażę. Nie wierzę, że jest tylko jedno. Wiesz, jaki ja miałem pomysł? Wczoraj jeszcze. No ten komin gdzieś. No tak wczoraj myślałem o tym. Ale po jak on jest wygięty. Gorzej, jak on by zaczął z tobą lecieć. Nie no, tak to by nie było, tylko te barierki... Tą teraz widzę, na zdjęciu tego nie było, są bardzo wąskie. BNT to by pewnie bokiem gdzieś poszedł, się nawet nie patrzył, ale... Drabinka jest od samego dołu, teoretycznie. Wiesz co, ja bym to odpuścił, żeby z tego względu, że jak on ktoś tam jedzie, to od razu to też poszedł. Szczególnie, że on strasznie się wyszedł.
tam, że... Korci mnie, żeby tam wejść. Tylko ta drabinka nie wygląda tu zbyt fajnie. I wolałbym mieć jakąś asekurację ze sobą, linkę i się zapinać cały czas. O jedno do góry chociaż, żeby mieć jakąkolwiek asekurację, jak się z kudymą urąbię. Zobacz, tutaj w ogóle fajnie wygląda. Tutaj widać były przyłącza, byłyby prąd ten by gdzieś szedł. Tu uziom szedł. Okrągłe jakieś takie, nie wiem, to okna były, to jest zamurowane teraz, nie wiem co to było takie. Wszystkie te okrągłe są zamurowane takie. Nie, też jest dalej zamurowane w środku, wiesz? Zobacz, tutaj w ogóle było jakieś szyny, nie wiem czy to jakaś suwnica była malutka, nie wiem. A w ogóle ładny budynek jest. Pokaż tą halę mnie. Tutaj. Jeszcze prawie wszystko jest zniszczone już. No, z jednej strony masz na równo, a z drugiej masz tak o. I tamten budynek, co tam widzisz, to jest najstarszy z tych wszystkich. Ta staryżówka, tak? Ta staryżówka, tak. Jest otwarta. Tutaj wiele aż tak nie zwiedziły, mi się wydaje, na górze, bo najciekawsze były... Same te tunele. Intryguje mnie ten sznurek. Podobnie, że gdzieś tutaj w podziemiach można, czy w podziemiach, czy gdzieś na tym obiekcie można znaleźć pętlę. Podobnie jak jakiś wisielec, ktoś popełnił, albo chciał popełnić samobójstwo, gdzieś jest pętla zawiązana, taka jak na szubienica. Ogólnie jest tak, że na przykład jeżeli ktoś się powiesi na czymś i przyjeżdża policja, prokurator i tak dalej, czy kto tam ma być przy tym, nie? To na czym się powiesił, to jest lecnina, czy jakiś kabel, czy pasek od spodni, zwracają to rodziny, nie? Czyli to jest mało prawdopodobne, że tutaj jest lina, taka typ, wiesz, taki, niektórzy to w ogóle gdzieś tam czytałem, że w jakichś kulturach taka rzecz, na którą się ktoś wiesza, jest jako artefakt, wiesz, jakieś tam nie wiadomo co, nie? No, więc się to zwraca rodziny, nie? Obligatoryjnie, że tak powiem, rodzina musi to zabrać. Powiem ci, że no, góra jest jaka jest w stanie tragicznej ruiny, można powiedzieć. No to szkoda tego, że do piwnic się ludzie, nie wiem, mają opór przed ciemnością. Przeciętny człowiek, nie mając latarki, no nie lubi ciemności, stara się ją uniknąć nawet czasami z latarką, więc dlatego piwnice są lepiej zachowane niż góra, która jest. Jest. A tam też jest tylko skała, tam nie ma co się stać. Tutaj tak, ale ludzie się boją, wiesz, ciemności i klaustrofobia często jest u ludzi, jakaś się włącza, dlatego tam ludzie tak nie chodzą często. Ty, a weź mi wytłumacz to. Wiesz co, w tym były podobne, w Malczycach, na papierni, na święty pomysł celu, nie? Myślisz, że to coś stało? Chociaż to były płytki. Co to było? O, ty, uly, my, x. Nie wiem. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj Stanis był. Chciał rozpalić ognisko, jakiś stosik. Ale ładne graffiti. Ładnie ta farba błyszczy, w sensie. O, patrz jaki ładny napis jest. Góra, browar, piwo. Jasne, pełne. Pisze pełne? No. Pod spodem jasne, pełne. Dlatego pojęcia nie mam. Nie wiem, co tu były takie wielkie otwory. Tu obok takie coś. Piwa w tych temperaturach raczej nie trzymali chyba. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Może to była produkcja, nie? W sensie jakiś, wiesz. Tu robili to wszystko, mieszali i tak dalej, później na dół do rozpakowania. Być może. Tutaj schody są trochę... Nie do końca. Tak zwane szybkie schody. Tędyk można. Tędyk można przejść, bo nie ma sensu się tędyk pakować. Po co tędyk, jak za nami są drzwi.
O! Ja myślę, że właśnie mamy odwrotne, trzeba się tam tędy. O, podpaska. Ze skrzydełkami. Ty, o co chodzi z siatką taką? I co, warto iść? Nie warto? No to idę. Rastafari, Yah is real. O, Lisa mówi, że nie warto. To tak jakby jakieś zlewy tutaj był, patrz, otwierało się i tak... Może jakieś zboże, pszenica. No najprawdopodobniej. Tego rodzaju rzeczy. Tylko na ten moment wiesz, co tam jest? Cegły. Jakby to tam spadło na łeb. O. No jest gruz napchany. A ty, czekaj. Aha, bo tu się sufit zawalił ogólnie. Nie, no okej. Okay. Chodzimy po suficie, ten co tutaj opowinien być nad nami. Nie, no całkiem fajnie. Przyjemnie, miło. O, tu są takie miejsca, że można paść elegancko. Dobrze, ktoś tu paletę postawił. Można mieć ten? Przejażdżki? Tak, tak, jest kawałek. Nie chciałbyś wpaść. I znowu już syp jakiś jakby na zboże, zobacz, przed nami. Czyli co, od samej góry jakieś zboża, aż do samego dołu, do przechowywalni piwa. Tu kolejna taka dziura, chyba zasypana tą watą, czy co to jest? Jakieś docieplenie, nie? Jezus, ale... Wiesz co, nie rozumiem tego. Ja nie wierzę, że to samo się rozwaliło, zapadło. To ktoś chyba niszczył. A też ciężko uwierzyć, że ktoś przyszedł tutaj z jakimś młotem albo kilofem. No nie. No, masakra. Ale zobacz, to też było tak jakby zamkniętym pomieszczeniem, bo zobacz, tutaj światło nie dociera, to było tak jakby pozamykane. I po co takie rzeczy było jakby, nie wiem, chować, zamykać? Nie kumam. Ty, uważaj, jak po tym chodzi, zobacz. Ty, tu jest jakiś... Pod spodem jest tunel, znowuż jakiś stary. Powiem ci, że z drugiej strony, jeżeli ktoś włożył tutaj aż taki ogrom roboty w kopanie tego wszystkiego, to wydaje mi się, że coś mogło być na rzeczy. Bo tu ktoś zadał sobie ogromny trud, bo nie zadaje wciąż w szukaniu. Więc powiem ci, że być może jest coś na rzeczy, być może... Coś... Jakby to było coś potwierdzonego, to już by dawno to było zrobione. Niekoniecznie. Co? Myślisz, że co? A skąd wiesz, że lokalsi tego nie robią? I właśnie być może to właśnie to ma miejsce teraz, o czym mówimy. Co tu żyją, to pewnie mieli dziadki, babci, którzy jeszcze dziś z tymi Niemcami. No i może właśnie coś wiedzą i szukają. A więc tak wygląda nasz kolejny urbex, vlog urbexowy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Wiem, że dużo błędów popełniliśmy, chociażby kamera na głowie w moim przynajmniej przypadku się nie zdaje, bo cały czas macham tą głową jak opętany, więc na następny raz, w zasadzie za 2 godziny, bo idę na urbex, będę miał chest mounta, także myślę, że będzie troszeczkę lepiej na klatce, mając to GoPro. No i ogólnie, jeżeli te klimaty będą Wam się podobały, my póki co mamy z tego zajawkę, to, że to publikuję, to jest taki, jakby, nie wiem, skutek uboczny i mam nadzieję, że komuś się to taka produkcja podoba. Jeżeli znacie jakieś naprawdę fajne, ciekawe miejsca, a chcielibyście nam podać takie miejsce, to proszę Was tylko o to, żebyście nie pisali tego publicznie w komentarzu, ze względów wiadomych, zaraz się zwali tam pełno osób i fajne miejsce może stać się ruiną. Tak samo zresztą ten browar. Tu się mniej więcej to stało, bo widziałem filmy na YouTubie, gdzie banda dzieciaków po prostu tłucze te ściany, wali to wszystko i ogólnie sobie robi popijawę, taki wiek rzędu 13 lat. Także jeżeli chcecie, to napiszcie mi na przykład na maila albo jakoś w prywatnej wiadomości, na Facebooku w prywatnej wiadomości, a być może akurat właśnie pojedziemy z Markiem tam i coś odwiedzimy. Tymczasem żegnamy się z Wami, moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejka!